Вітайте в кольному оцінку програму «Унія кулінарна». Грета Бертосевич, Лукаш Пальковський. Перед першим війном світовим і в окресі мензивоєнним вільно слинило з добрих кав'ярні і ресторації. До легендарного білого штраля на Малому Чарному впадав Константи Ільдефонс Галчинський. Жиді випікали пшепишне байгля, поляці подавали вспаняле тесто, а татажі – колдуни. В Вільні до дісі можемо знаleźć wiele цікавих місць пов'язаних з кулінаріями. І ото власне запитаємо przewodniczkę по Вільні Jolantę Wierowi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Umówiliśmy się na głównej ulicy w Wilnie, Alei Gedymina, przy rzeźbie niedźwiadków polaszujących czekolady. Chyba nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo, dlatego że się znajdujemy przy imperium rodziny Bunimowiczów, którzy byli nazywani wilnińskimi Rothschildami. I w 1897 roku właśnie Izrael Bunimowicz wraz ze swoim starszym synem Tobiaszem założyli spółkę akcyjną Wiktoria i przy ulicy Kaukaskiej w Wilnie była wybudowana fabryka. Później były też otworzone 4 sklepy czekolady w Wilnie. Przy jednym ze sklepów teraz tutaj się znajdujemy, który był otwarty w 1908 roku. Był to jeden z najbardziej ekskluzywnych sklepów miasta Wilna, dlatego że miał też witrynę w kształcie arki, piękny kominek z wykwintnymi wzorami i też miał piękną szafę w kształcie piramidy. Jakie miejsce kiedyś w Wilnie zajmowała kultura gastronomiczna? Właśnie przy tej ulicy, przy której się znajdujemy, czyli przy dawnych też alejach Adama Mickiewicza, była też restauracja Zacisza, która się znajdowała ciut dalej od naszego miejsca, gdzie się teraz znajdujemy. Także ludzie też tutaj przychodzili bardzo tłumnie, właśnie wilnianie, żeby spróbować też pysznej kaczki i sznycli cielęcych. I też była znana maciejówka, czyli wódka takiego koloru pięknego, bursztynowego, która receptura była znana tylko przez samego właściciela, pana Macieja. Biały sztral był nazywany też czasami sztralem księży, dlatego że księża też tam często zaglądali i też różni słynni ludzie. Także w białym sztralu było podawane pyszne kakao i też ciasto przesączone rumem, czyli babka też tak zwana sztralowska. I tych sztrali było kilka, też przy dawnej ulicy Mickiewicza, przy której się znajdujemy, też ciut dalej się znajdował też czerwony sztral przy zbiegu ulicy Tatarskiej i Mickiewicza, gdzie też były bardzo piękne wystrój, czyli te sztrale były nazywane od tego, jakie miały meble. Był czerwony, właśnie zielony i biały. Bardzo dziękujemy pani. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję też. Rozmowa była niezwykle inspirująca. Przygotujmy jakieś autentyczne danie z okresu międzywojennego, kojarzące się z ówczesnym wielokulturowym Wilnem. Zróbmy stefankę, ulubione ciasto córki Jonasa Wilejsisa, sygnatariusza aktu niepodległości z 1918 roku. Takie ciasto podawano w białym sztralu przy ulicy Zamkowej. Brzmi przepysznie, a na degustację zaprośmy Lukę Lesowskajtę, która jest moderatorką cyklu wydarzeń gastronomicznych na 700. urodziny Wilna. Cześć Luka, jak praca, doktorat, masz wolną chwilkę? Labas Greta, labas Luka. Greto, Łukaszu, witajcie. Dzień jak co dzień, dużo się dzieje, ale daję radę. A może jesteś głodna? Jesteś tak zajęta, energii doda ci kawałek stefanki. Brzmi wspaniale, z przyjemnością zrobię sobie przerwę. Nie mogę wam odmówić. Do zobaczenia, pa! Czekamy na ciebie. Do zobaczenia. Stefanka to tradycyjne polskie ciasto składające się z 3-4 warstw kruchego ciasta miodowego przełożonego masą budyniową z kaszą manną oraz udekorowanego polewą czekoladową. Podobne mają też Czesi. Placek czeski jest wersją ormeńskiego ciasta marlenka. Historia marlenki zaczyna się już w 1704 roku, kiedy to Ormianin Georgius Deodatus Damaskenus założył w Pradze pierwszą czeską kawiarnię. Prawdziwą furorę to ciasto zrobiło dopiero w końcu XX wieku. W 1995 roku do Czech przybył Georg Avetisian, również Ormianin, który przypomniał sobie rodzinny przepis i rozpoczął wypiekanie tego ciasta. Cienkie, miękkie warstwy miodowego ciasta przełożone słodką masą bardzo szybko zyskały popularność. Obecnie Georg Avetisian wypieka 100 tysięcy marlenek miesięcznie. Jedni robią ciasto stefankę na cieście kruchym, inni na cieście biszkoptowym. Znajdziemy wersję z kremem russel, czyli kremem maślanno-jajecznym, albo z kremem grysikowym. Faktu nie zmienia, że jest to pyszne ciasto.
A do ciasta potrzebujemy mąkę ziemniaczaną, mąkę pszenną, czekoladę, masło, kakao, sól, cukier, jajka i śmietankę kremówkę. Przygotowanie rozpoczniemy od zrobienia biszkoptu. 8 jajek musimy rozdzielić na białka i żółtka. Należy uważać, aby do białka nie trafiło żółtko, bo wtedy zwyczajnie piana z białek się nie ubije. Białka zaczynamy obijać najpierw na średnich obrotach, następnie dodajemy około 3/4 szklanki cukru. Ogólnie do przygotowania biszkoptu będziemy potrzebowali 1,5 szklanki cukru, a pozostały cukier dodajemy do żółtek. Masa z białek jest już ubita, no jak widzimy ta masa jest całkowicie stabilna, można przywrócić misę i nic z misy nie wypada. Teraz dodajemy żółtka i żółtka musimy wymieszać z białkami. A Cię, Greto, poprosiłbym, abyś przesiała mąkę pszenną, mąkę ziemniaczaną, proszek do pieczenia oraz sól. Robimy to po to, aby biszkopt był bardziej puszysty, bo właśnie o to i chodzi podczas przygotowania biszkoptu. Dodajemy jedną szklankę mąki pszennej, około 170 g, 1/4 szklanki mąki ziemniaczanej, 1/4 łyżeczki proszku do pieczenia oraz 0,5 łyżeczki soli. I teraz tą masę trzeba lekko przemieszać i za chwilę jeszcze raz będziemy ją przesiewali do biszkoptu. Najlepiej w tak około 3 podejścia. Teraz trzeba to wszystko łagodnie wymieszać i najlepiej do tego używać szpatulki, ponieważ szczypaczka rozbiłaby po prostu pęcherzyki powietrza, które są zawarte w tym cieście. Ciasto już wygląda świetnie. Teraz musimy dodać jeszcze 50 g roztopionego masła. Roztopione, lekko cieple masło wlewamy do biszkoptu. I teraz to wszystko trzeba jeszcze raz wymieszać. Ciasto przykładamy do tortownicy o średnicy około 24 cm. Biszko wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 35-40 minut, albo do tak zwanego testu na suchy patyczek. Dopóki biszko się piecze, zabierzemy się za przygotowanie kremu czekoladowego. W rondelku tu mamy trochę wody, która za chwilę zawrze i będzie parowana. A do miseczki wbiję 5 jaj i dodam 100 g cukru. Jajko ustawiamy na kąpieli wodnej, dodajemy cukier i cały czas mieszając ubijamy przez około 10 minut. Do misy miksera dodajemy 200 g masła i 30 g kakao. I tu dodam, że masło musi być w temperaturze pokojowej, bo wtedy po prostu najlepiej się ubije. Masę jajeczną należy ubijać na najmniejszym ogniu, aby się nie zważyła. Masa jajeczna jest ubita, lekko zgęstniała i teraz należy ją schłodzić. 40% wytworzonego na świecie kakao pochodzi z wybrzeża kości słoniowej. Wspólnie z Nigerią, Ghaną i Indonezją wytwarza się 70% na skali światowej, a najwięcej czekolady zjadają mieszkańcy Szwajcarii. To dopóki masa jajeczna się chłodzi, trzeba roztopić czekoladę, ale najpierw trzeba ją posiekać. Będziemy ją także topili w kąpieli wodnej. Czekolada jest już roztopiona i jeszcze przez chwilę ją pomieszam, aby tylko lekko wystygła. A ja sprawdzę, czy biszkopt jest już gotowy. Wkluwam do ciasta drewniany patyczek. Jest suchy, oznacza, że jest dobry. Biszkopt przez chwilę powinien ostygnąć. A najlepiej zostawić go na całą noc, aby był po prostu bardziej sprężysty i było łatwiej formować tort. My taki biszkopt mamy upieczony zawczasu. Teraz Greta, będziemy dalej ubijali nasz krem i powoli, powoli do kremu będziemy dodawali roztopioną i już przestudzoną czekoladę. Więc poprosiłbym, abyś to zrobiła, a ja pokroję biszkopt na 6 platów. A teraz do masy czekoladowej powoli dodajemy schłodzoną masę jajeczną. I cały czas ubijamy na najwyższych obrotach. No i krem gotowy. Teraz przekładamy biszkopty kremem czekoladowym. Już w tortownicy mam wyłożony pierwszy biszkopt. No i mogę powiedzieć, że mamy świetny krem, Greto. I wygląda naprawdę apetycznie. To na pierwszy biszkopt my się tak z 2-3 łyżki kremu i równamy. Czyli sporo dajemy kremu, tak? Tak, bo mamy sporo warstw, mamy sporo kremów. No i ten deser jednak nie należy do zbyt dietetycznych desertów. Prawdziwa bomba kaloryczna. Dokładnie. Na parterze obecnego domu sygnatariuszy w Wilnie pod koniec XIX wieku powstała cukiernia Biały Sztral, słynąca ze swoich ciast i ciasteczek. Było to jedno z najmodniejszych miejsc w Wilnie. Przesiadywali tam profesorowie uniwersytetu, kulturalna śmietanka miasta, a studenci wpadali na coś słodkiego, bo właśnie tam podawano najlepszą stefankę. Biały Sztral działał do 1945 roku. Jest nadzieja, że cukiernia powróci na gastronomiczną mapę miasta.
ponieważ w planach jest odtworzenie historycznego wnętrza, a w nim otwarcie cukierni. Mamy już uformowany tort i teraz wstawiamy go do lodówki na minimum 3-4 godziny, ale najlepiej na całą noc. Tymczasem możemy zrobić polewę czekoladową, do której będziemy potrzebowali 100 g śmietanki kremówki, 100 g czekolady i 20 g masła. Do rondelka wlewamy śmietankę kremówkę i podgrzewamy na małym ogniu. Tu mamy już przygotowany zawczasu tort Stefanie. Spędził całą noc w lodówce i będzie naprawdę pyszny. A dalej do śmietanki kremówki dodajemy czekoladę. Zdejmujemy polewę z ognia i dodajemy masło. I polewa jest gotowa. Czas na upiększenie torta. A ja wiem, że Greto, ty z tym poradzisz z pewnością lepiej niż ja, bo robisz piękne dekoracje tortu. Tort dekorujemy lekko schłodzoną polewą czekoladową. I robimy to tak, jak podpowiada nam fantazja. A my czekamy na naszego gościa. Będzie to zakochana w Litwie historyk i społecznik Luka Lesowskiejta. Zakochana w Litwie. Tak o sobie mówi Luka Lesowskiejta. Historyk, dziennikarka radiowa, działaczka społeczna, absolwentka Uniwersytetu Wileńskiego w Wilnie, obecnie doktorantka Akademii Wojskowej imienia generała Jonasa Ziemaitisa, uczestniczka projektów telewizyjnych, autorka wielu inicjatyw, takich jak Historyczny Smak Wilna czy Najsmaczniejsze Historie Wilna. Witaj Luko, bardzo fajnie, że wpadłeś do nas. Witajcie Greto, Łukaszu. Często słyszymy narzekania, że na Litwie mieszka się źle, a ty ciągle powtarzasz, że kochasz Litwę i nawet masz podcast o wychowaniu obywatelskim. Przychodząc na świat otrzymujemy obywatelstwo, natomiast obywatelskość trzeba kształtować, bo każdy z nas ma inne poczucie więzi z państwem. Chodzi o to, żeby kochać ojczyznę nie tylko słowem, ale i czynem. Wywieszenie flagi czy pogoni nie wystarczy. Potrzebne są realne działania. W którymś momencie życia zrozumiałam, że wielkie rzeczy zaczynają się od małych zmian, że zacząć trzeba od najbliższego otoczenia, społeczności lokalnej, miasta, w którym mieszkam i dopiero wtedy robić coś na skalę całej Litwy. W tym jest sens obywatelskości. Bardzo aktywnie działasz społecznie, pomagasz młodzieży, prowadzisz przeróżne lekcje online i po prostu motywujesz innych ludzi. I skąd ta taka chęć właśnie do motywowania i inspirowania innych ludzi? Już 12 lat jestem zaangażowana w wolontariat, w działania proobywatelskie. Muszę przyznać, że początkowo miałam, jakby dziwnie to nie brzmiało, pobudki dość egoistyczne. Jako nastolatka miałam sporo charakterystycznych dla tego wieku problemów. Poczucie braku bezpieczeństwa, problemy psychologiczne, zmagałam się z depresją. W poszukiwaniach siebie i swojego miejsca w tym świecie pomógł mi wolontariat. Pracowałam w domu dziecka, w domu opieki dla osób starszych, pomagałam podczas różnych imprez. Dzięki temu w naturalny sposób zapomniałam o własnych problemach. Poczułam się ważna i potrzebna. Uświadomiłam sobie, że to może być sensem i celem mojego życia. Teraz mam już spore doświadczenie, którym z chęcią dzielę się i cieszę się, kiedy mogę pomóc komuś uporać się z jego problemami. Moderowałaś cykl rozmów z okazji jubileuszu Wilna. I czy opowiesz coś więcej właśnie o tamtych rozmowach i co tam było, co cię zainspirowało? Zaangażowanie w ten projekt sprawia mi ogromną satysfakcję. Miałam już okazję oprowadzać wycieczki pokazujące miasto w nietypowej odsłonie. A taką niespodziewaną odsłoną jest między innymi gastronomia. Po raz kolejny przekonałam się, że zbyt często szukamy w dziedzictwie kulinarnym motywów litewskich. Tymczasem wyjątkowość historii Wilna i Wileńszczyzny polega na jej różnorodności i wielokulturowości. Każdy naród, który tu mieszkał i mieszka, coś wnosił, w tym też do kuchni wileńskiej. Jest to dziedzictwo kulinarne żydowskie, tatarskie, polskie, białoruskie, rosyjskie, niemieckie, włoskie. Bona Sforza nauczyła nas posługiwać się sztućcami. Sprowadziła też różne przyprawy, rukole i szpinak. Dzięki projektowi na 700-lecie Wilna uświadomiłam, że wileńska różnorodność i wielokulturowość jest powodem do dumy. A czy lubisz sama gotować? Lubię gotować. Sporo czasu spędzam w kuchni, ale nie przepadam za słodkościami. Wolę dania z mięsa lub warzyw. Mam kilka sprawdzonych przepisów na desery, a nowe zwykle mi za pierwszym razem nie udają się. Dzisiaj dietetycznie nie będzie, bo mamy to autentyczny tort Stefanie, taki jak serwowano w białym sztralu. I przygotowaliśmy go w bardzo prosty sposób na cieście biszkoptowym z kremem czekoladowym i polewą. I mam nadzieję, że będzie smakowało to wyborowo, więc smacznego. Smacznie.
A czy próbowałaś takie ciasto wcześniej? Możliwe, że coś podobnego kiedyś jadłam. A propos, w XIX-wiecznym Wilnie było dużo cukierni, bo wilnianie lubili osłodzić sobie życie. Mogę sobie więc wyobrazić, że jesteśmy w sztralu i zajadamy się takim ciastem. A teraz czas na krótką poradę. Białka nie chce się ubić z dwóch powodów, jeśli trafi do nich żółtko lub odrobina tłuszczu. Dlatego przed wbiciem białek warto misy i trzepaczki miksera przetrzeć octem wilnym. Naszym gościem była historyk i społecznik Luka Lesowskite. Bardzo Ci dziękujemy, że byłeś z nami. Dziękuję za smaczne torty i za to, że poczułam się, jakbym była w sztralu. Do spotkania za tydzień. Będzie inspirująco i smacznie. Mam dla Was zagadkę związaną z Wilnem, historią i jedzeniem. Chodzi o produkt, konkretnie napój, który obecnie często spożywamy i który można kupić w każdym sklepie. W XIX wieku w Wilnie sprzedawano go tylko w aptekach. Kefir? Tak. Od razu. Widziałaś? Nie, nie wiedziałam tego, absolutnie. Uważano, że kefir jest lekiem na różne dolegliwości. Pomaga i przy niestrawności, i przy bólach głowy. Dlatego sprzedawano go tylko w aptekach.